Siemanko, siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Czy GoPro 12 nadaje się do prowadzenia kanału YouTube? Moim zdaniem jak najbardziej się nadaje. Ja swój kanał tworzę właśnie dzięki kamerkom GoPro. Do tej pory używałem najtańszego drona, jaki jest dostępny na rynku, czyli DJI Mavic Mini. No i iPhone'a 11. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba by było sobie zadać pytanie, które jest dużo ważniejsze od sprzętu, który będziemy używać do tworzenia tego naszego kanału YouTube. Czy będziemy w stanie potraktować to tworzenie naszego kanału jako długoletni rozwój? Czy damy radę w jakiś sposób to zbalansować, połączyć z naszym życiem, nie frustrując się, jeśli nic nie będzie wychodziło przez następne kilka lat? Po co chcemy robić ten kanał? Czy chcemy na nim zarabiać? Czy to będzie nasz priorytet? Czyli tworzymy kanał, żeby tylko i wyłącznie w pewnym momencie zacząć zarabiać na nim kasę? Bo bardzo często właśnie takie podejście prowadzi do frustracji. Wydaje mi się, że dobrze, jeśli to jest częścią naszego hobby, czegoś, co lubimy robić wokół tematyki, która nas interesuje, i nie oczekiwać cudów. Jeśli chodzi o sprzęt, to tak samo. Moim zdaniem powinniśmy wykorzystać to, co mamy, wykorzystać telefon, wykorzystać właśnie, jeśli ktoś się interesuje tematem kamerki GoPro, to może kamerkę GoPro. Można sobie dokupić jakieś chińskie mikrofony, tak jak ja na początku, ten już w ogóle nie działa, ale też miałem za chyba 3 dychy tutaj jakiś mikrofon z Chin, miałem ten taki mikrofon przyczepiany też z Chin, chyba za 10 euro, i powoli na takim sprzęcie właśnie gdzieś tam starałem się rozwijać. Natomiast wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest tworzyć, po prostu robić, cały czas tworzyć, robić, potrafić to w jakiś sposób wdrożyć w swoje życie. Ja na przykład na początku dużo czasu poświęcałem gdzieś tam w tygodniu, gdzieś tam ten balans życiowy uciekał, tym bardziej, że przechodziłem przez jakieś tam szkolenia, pierdoły. Natomiast po tych 3 latach teraz mam to w miarę ogarnięte na tyle stabilnie, że nie przeszkadza to gdzieś tam w moim normalnym życiu codziennym. Czyli ja na przykład edytuję, wstaję o 6 rano w sobotę i wstaję o 6 rano w niedzielę, edytuję od 6 do 10. I później może gdzieś tam w niedzielę, jak Sylwia jeszcze gotuje wieczorem, siadam na kompa i kończę sobie jakiś tam odcinek. Zajmuje mi to w sumie gdzieś jakieś może między 10 a 12 godzin stworzenie filmiku właśnie takiego 8-minutowego, 10-minutowego, zależy. I proszę ja was, później zajmuję się normalnie życiem, obowiązkami, rodziną i tak dalej, więc dużo ważniejsze dla mnie niż gdzieś tam osiągnąć sukces na YouTubie nie jest po prostu mieć ten balans w życiu, cieszyć się życiem, cieszyć się rodziną, mieć czas na wszystko, a nie tylko skupić się na tym, że o, trzeba tworzyć filmiki, robić, kurwa, YouTube, bo to jest chore moim zdaniem. Tak samo ten sprzęt, z biegiem czasu gdzieś tam jak sobie tworzymy po prostu te filmiki, kupujemy sprzęt, upgrade'ujemy go, cieszymy się, że coś tam się nowego pojawiło. Ja na przykład teraz po latach kupiłem sobie Mavica Pro 2 używanego i później wiecie, jak jest, fajnie jest nie na początku mieć być może jakiś najlepszy sprzęt, tylko powolutku upgrade'ując, powolutku bardziej się skupić na tworzeniu tego kanału, na robieniu filmików, uploadowaniu.
i tyle, nie frustrować się, że na początku tego nikt nie ogląda, bo to jest maraton, to trwa lata, a nie miesiące. Następna rzecz jest taka, że ja na przykład ja robię wszystko wbrew temu, co tak naprawdę powinno się robić, tworząc kanał na YouTubie, bo we wszystkich jakichś, nie wiem, szkoleniach albo no, ludzie ogólnie gdzieś tam mający jakieś doświadczenie z właśnie stworzeniem kanału YouTube mówią o tym, żeby po prostu stworzyć sobie awatara, do kogo chcecie robić te filmiki, czy to mają być filmiki odnośnie na przykład, nie wiem, sprzętu, podróżowania, czy gadania do kamery jakichś sensownych, fajnych rzeczy i wtedy te algorytmy dużo łatwiej jak gdyby potrafią sprecyzować ten nasz kanał i znaleźć tą naszą widownię i odbiorcę jak gdyby dostosowanego pod naszą tematykę, a ja na przykład robię totalnie zupełnie coś innego, ja robię kanał dla wszystkich, czyli tak naprawdę dla nikogo. Inaczej nie potrafię. Nie potrafiłbym po prostu się skupić na jednej rzeczy. Ja po prostu robię kanał o swoim życiu, bo moje życie mnie interesuje, interesują mnie moje przygody, więc po prostu nagrywam to i tworzę sobie taki pamiętnik audio-wideo. Do tego jak kupię sobie jakiś sprzęt, to po prostu go odpakowuję, opowiadam coś o nim na tyle, ile potrafię, bo też nie jestem jakiś w tym super dobry. Robię ten mój kanał jak gdyby na swoich zasadach. I bardziej po prostu mnie cieszy samo tworzenie tego kanału, samo tworzenie tego jak gdyby mojego pamiętnika i nawet jak nic z tego nie wyjdzie za 10-15 lat, to ja i tak ciągle będę sobie wracał do tych swoich filmików, lubię je oglądać, lubię widać ten kontrast, lubię widać jak gdzieś tam ta edycja mi coraz lepiej wychodzi, lubię cieszyć się później nowym sprzętem, jak coś tam uda mi się ogarnąć. Te sprzęty ogólnie też są bardzo drogie, więc no można zwariować tak naprawdę, jeśli gdzieś tam się to wszystko podliczy, więc skupiłbym się na początku bardziej na produkcji, na tworzeniu kontentu, na szukaniu balansu. Ja na początku tak naprawdę chciałem się nauczyć zarabiać w sieci, w jakikolwiek sposób, zarabiać w sieci. Dołączyłem do szkoły jakieś tam, przechodziłem sobie przez tam moduły szkoleniowe i myślałem, że będę sprzedawał jakieś, nie wiem, nauczę się sprzedaży, marketingu i tak dalej. Natomiast przez te jakieś challenge i przez to wszystko, przez ten cały jakiś taki rozwój osobisty doszedłem do tego, że ciul, będę robił to, co lubię robić. Nawet jak mi nie wyjdzie, to będę pracował w fabryce do emerytury i w dupie to mam. Tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że ten szybki taki rozwój nie jest zdrowy. Czasami jest tak, że ludzie się po prostu nudzą. Wyobraźcie sobie, że na przykład macie mnóstwo, nie wiem, subskrypcji, macie mnóstwo, ogromne zasięgi, pojawia się hejt na samym początku, gdzie tak naprawdę nigdy się z tym nie zderzyliście. Wydaje mi się, że można bardzo szybko polec. Także ten długi rozwój, 10-letni, dla mnie, ja sobie postanowiłem, że 10 lat, to jest po prostu fajna sprawa. Wydaje mi się, że też strasznie jest teraz taki nacisk na to, że jak się pracuje w korporacji albo pracuje się na etacie, że to jest kapa ogólnie, że jest jakiś tam, nie wiem, system, w którym można się uczyć zarabiać w sieci i tak dalej. Fakt jest, można się uczyć, można się rozwijać, ale wydaje mi się, że to powinny być projekty na boku, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Więc fajnie by było gdzieś tam na początku ogarnąć sobie, nie wiem, normalną pracę, może jak się nie zarabia zbyt wiele, to się przebranżowić, zrobić jakieś kursy, rozejrzeć się, gdzie można lepiej zarobić i gdzieś tam to życie budować właśnie na takiej zasadzie, a później tworzyć jakieś projekty wokół jakichś YouTube'ów i nie wiem, sprzedaży w sieci, marketingu i tak dalej, bo naprawdę może to doprowadzić do różnych dziwnych sytuacji, frustracji, wypalenia. I tyle. A nikt tak naprawdę nie stworzył niczego w szybkim tempie, więc wydaje mi się, że to jest po prostu proces, maraton, długi, kurwa, lata to trwa i tyle. I jeszcze to wszystko trzeba zbalansować, jeszcze trzeba sobie wyrobić, wydaje mi się, taką świadomość, że kurde, może coś nigdy z tego nie być. Więc no, życie jest dosyć skomplikowane. No to co, otworzymy tą GoPro 12. Ten odcinek ogólnie na pewno nie będzie odcinkiem, w którym gdzieś tam będę opowiadał o parametrach kamery i tak dalej. Ja tak naprawdę nie zwracam aż tak bardzo na to uwagi. Jest mnóstwo innych kanałów i mnóstwo innych informacji w sieci. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to sobie po prostu poszukajcie. Ja po prostu sobie biorę, otwieram. Ma jakieś ciapki. No, nagrywa w 5.3K 60 klatek na sekundę, 4K 120 klatek na sekundę, 2.7K 240 klatek na sekundę.
ten hypersmooth, czyli stabilizację obrazu, znowu przeszli na 6.0, czyli jest jeszcze lepsza niż w tym GoPro 11. W GoPro 11 już jest taka, że nie wiem, nie potrzebowałbym lepszej. Pokażę wam, jakich gadżetów ja używam. A, naklejki, zajebiście. Uchwyty, bateria. No, tak wygląda GoPro. Ma ciapki, nie ma zbyt dużej różnicy, poza tym tutaj, że jest ten gwint, więc można sobie wkręcić w stojak. W poprzednich wersjach tego nie było. No i tyle, no. Ja polecam ogólnie ten gadżet do sportów wodnych. Ostatnio byliśmy ze znajomymi na wakacjach i kumpel właśnie gdzieś tam miał zamontowaną kamerkę GoPro na skuterze wodnym. Ta kamerka wylądowała na skuterze wodnym, całe szczęście, to w ogóle był cud, więc nie stracił jej. Ja krótko później zgubiłem moją GoPro kamerkę, ja znowu właściwie nie wpiąłem jej dokładnie i też mi odpadła, natomiast ja miałem tą gumkę i powiem wam, że widziałem ją z 10 metrów gdzieś, kamerkę w wodzie, także daję radę, super sprawa, warto, jeśli ktoś uprawia jakieś sporty wodne. Też miałem sytuację, pamiętam kiedyś lata temu, jak byliśmy na tej takiej, ten spadachron taki ciągnął za motorówką i gościowi odpadła też kamerka GoPro z ręki i też ją stracił, także wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, warto zainwestować. Fajnie jest skupić sobie ładowarkę i mieć przynajmniej te dwie baterie. Jak wychodzi nowa GoPro kamerka, na początku jest goła po prostu, później po na przykład 2 miesiącach sprzedają w promocji z, na przykład z ładowarką i z 2 bateriami, albo z 2 bateriami, albo z ekstra baterią i kartą SD, więc czasami warto poczekać. Ja teraz też udało mi się kupić z 2 bateriami ładowarką, natomiast to idzie dla szwagra, bo on kupuje tą kamerkę ode mnie, tą 11 właśnie. Ja zamówiłem sobie w zeszłym roku z AliExpress ładowarkę taką na 3. Super, daje radę i powiem wam, że po prostu zatrzymuję sobie ją i tyle. Łapka taka, ten suction cup, też bardzo fajny. Pilot, też wydaje mi się, że fajny gadżet, nie musimy być blisko kamerki GoPro. Z tego stojaka też dużo korzystałem, nie zajmuje dużo miejsca, więc fajna sprawa. Natomiast jak przyczepiałem moją GoPro kamerkę właśnie z tym dużym mikrofonem tutaj z boku, to proszę ja was, ona się przewracała po prostu, nie była taka stabilna. Jak to się nazywa? Three-way tripod. I z tego normalnie się cieszę bardzo. Bo on, proszę ja was, pomimo ciężkiego mikrofonu szczepionego z boku, nie będzie się przewracał, będzie stabilny. A ja właśnie potrzebuję, gdzieś tam latamy po jakichś górach, pierdoły, więc ja potrzebuję coś stabilnego, coś, co mi utrzyma ten mikrofon. Natomiast też gdzieś tam pod choinkę poprosiłem Mikołaja, żeby mi przyniósł DJI-a te mikrofony takie na Bluetooth. Przyczepia się je, tym bardziej, że nasz kanał z Sylwią, on jak gdyby opiera się na tym, że albo my rozmawiamy, więc albo ja coś gram do kamery, więc ten mikrofon będę miał przyczepiony, albo proszę ja was, leci muza, nie? Także te mikrofony DJI-ami w zupełności wystarczą. Nie wiem, czy w ogóle będę korzystał z tego mikrofonu tego. Ostatnio jak byliśmy gdzieś tam na tym wraku statku właśnie, nie było wiatru, ściągłem tą takie puszyste zabezpieczenie przed wiatrem i no, dźwięk był taki tragiczny, że normalnie się załamałem i wtedy zacząłem szukać rozwiązania, postanowiłem, że muszę mieć te mikrofony i koniec. Także no, widzicie, ja upgrade'uję po 3 latach, upgrade'uję cały czas. No i media mode, nie? No i słuchajcie, ten media mode, on jest właśnie bardzo ważny, żeby móc podpiąć zewnętrzny mikrofon. No i to jest fajne. Ja czasami po prostu nie miałem nawet zewnętrznego mikrofonu, tylko używałem tego mikrofonu z tego media mode i on sobie naprawdę dobrze radzi. Wiadomo, że jakichś tam cudów nie ma, ale dobrze sobie radzi moim zdaniem. Kamerka GoPro jest fajna pod tym kątem, że po prostu może służyć na wiele sposobów. No a tak jak mówię na początku, zresztą ja już mam swój kanał 3 lata i nie zamierzam na razie żadnych kamerek innych stosować. Natomiast na początku, kurde, no dużo ważniejszy jest ten nasz content i to, czy będziemy to w stanie robić w miarę regularnie. Dobra, zamienimy tą kamerkę GoPro 12. Nie wiem, czy zaraz nie będzie ciemniej, może się ta jakoś nie poprawi. Natomiast ja mówię, no dużej różnicy między GoPro 12 a 11 nie ma. To ja zmieniam, bo zmieniam. Poza tym to jest dla mnie też jak gdyby content na kanał. Co roku sobie tą kamerkę upgrade'uję. W przyszłości być może ogarnę sobie ten link afiliacyjny.
na tych linkach afiliacyjnych, być może gdzieś tam w przyszłości też będę zarabiał. Nie wiem, może nic nie będę zarabiał, natomiast cieszy mnie sama zabawa w to i mam czym zająć wolny czas. I tyle, wolę robić to niż, nie wiem, cokolwiek innego. No i GoPro 12 jest. Słuchajcie, nie rozkminiłem jeszcze tego menu. Muszę tam wejść i nawet nie wiem, czy ustawienia są dokładnie takie same, bo to menu jest troszeczkę inne. Natomiast mam czym nagrywać, mam czym tworzyć ten mój kanał ciągle na YouTubie. To mnie cieszy. I wydaje mi się, że właśnie o to w tym chodzi. Bawcie się tym i próbujcie to jakoś balansować, bo to jest bardzo specyficzna droga. I pamiętajcie, jest to maraton, a nie sprint. Także to tyle. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Hej!